Asia, czekaj. No już, tylko parę. Dzień dobry, serdecznie witam wszystkich. Poczekaj, jeszcze raz, można to jeszcze raz. No dobrze, to są takie uwagi techniczne, ale ja ciągnę dalej swoje. Spotykamy się tutaj, w tym pięknym miejscu, w mojej starej dzielnicy, bo... Przyznam się, że mieszkam tutaj 10 lat, więc bardzo mi miło, że tutaj jestem z powrotem. Spotykamy się tutaj z okazji Dnia Kobiet, co prawda, który będzie, i nie jest w dzisiejszym dniu, ale będzie w poniedziałek. Z tej okazji jest koncert i tak zaczynając w ogóle to spotkanie, chciałbym wszystkim paniom w imieniu moim i moich kolegów, wszystkich panów tutaj znajdujących się, złożyć serdeczne życzenia, życzyć uśmiechu na co dzień, pogody ducha, zdrowia i pomyślności i optymizmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Twoją dłoń, jak stałeś ku świętej powie to,
obecnym, ale wszystkie, które nas słyszą, a my jeśli nie, to teraz wszystkiego najlepszego, bo to wokół was kręci się cały świat, tak naprawdę. No nie, nie da się z tym kłócić. Widzę, że jesteście w mniejszości. Ale dobrze mówić. Dobrze mówić, dokładnie. Na początek była piosenka, którą praktycznie tak pierwszy raz tutaj graliśmy, bo no, chcieliśmy jakąś nową piosenkę zrobić na tę okazję. Ja robię to na rukawicy. Trochę jeszcze właśnie dopiero dwa razy w sumie graliśmy i dlatego troszeczkę jeszcze nam się to plątało. Ale poprawimy się. A następna będzie to piosenka, którą się nauczyłem w czasach dla niektórych prehistorycznych, bo ponad 40 lat temu. Wierzyłem, że niektórzy myślą, że wtedy były tylko dinozaury, ale nie. Także to piosenka, która też jest ściśle związana z kobietą i w sumie grałem ją właśnie dla kobiety, bo wtedy to uznałem taką przepiękną blondynkę, która do tej pory jest moją żoną zresztą, no wtedy jeszcze nie. I ona powiedziała mi o tym, że jest ktoś taki, kto robi piękną muzykę, piękne wiersze i tak dalej. Nazywa się Leonard Cohen. To były czasy, kiedy nie było internetu i tak dalej, no dziwne czasy. Także ja nigdy nawet nie słyszałem, ale dla niej znalazłem sobie wtedy ten tekst, nuty gdzieś tam też właśnie z tym tekstem. I mimo, że jej nie znałem, to jakoś tam sobie no, stworzyłem tą melodię. Trochę podejrzewam, nie jest ona tak jak zgodna z oryginałem do końca, ale tak już została do tej pory. Tak, no zresztą od tamtego czasu miałem taką delikatną przerwę, bo 40 lat grałem. To dopiero teraz mnie Michał znowu zmobilizował. Mamo! No i spróbujemy znowu ją zagrać. Także jest to piosenka Leonarda Cohena. Nikt z nas nie może się wybrać. Piosenka o miłości, czyli w sumie to jest dla kobiet i dla kobiet. Święty mi też kocha.
śmiał się w domu. Słuchałem go jakiś czas, nauczał, że miłość powinna silniejszy od złota spać blask. Już przekonać się miał, już bym wiarę dał, lecz utopił się święty ów mąż. Ciało znikło, a duch nieśmiertelny za duch dalej stury, te same wrót wciąż. Zaprosił mnie pewien Eskimo, wyświetlił najnowszy twój film. Nieszczęśnik, gdy dotarł jak list i siny od zimna aż był. Przypuszczam, że zmarzł, gdy wiatr suknię twą zdał i już zawsze tak będzie się trząsł. Wyszłaś piękny mój śnieg, daj za dymce i mgle. Proszę pozwól, niech wejdę w ten sztab. Wyszłaś piękny mój śnieg, w tej zadymce i mgle. Proszę pozwól, niech wejdę w ten szlak. Czasów, czyli prehistorycznych i też związana z tą samą osobą, podkreślam, nadal jest moją żoną, bo wtedy to dostałem od niej, zresztą pozdrawiam ją bardzo i moją Anię i moją Aszurniepię, najważniejsza kobietę mojego życia. W każdym razie dostałem wtedy od niej taki tomik poezji Agnieszki Osieckiej. I upatrzyłem sobie tam taki krótki wierszyk i na bazie tego wierszyka zrobiłem piosenkę, czyli Melodia jest moja. Może trochę infantylna dla niektórych, zbyt prosta, ale wtedy mi się podobały proste rzeczy, zresztą teraz też. A może to wynikało też trochę z tego, że znałem wtedy cztery chwyty i na bazie tych czterech chwytów zrobiłem tą piosenkę. Zdobyłem żonę. Zdobyłem żonę, tak. W każdym razie teraz po tych 40 kilku latach nauczyłem się piątego już twojego chwytu, ale melodia została tak sama. Ale to jest tak z Agnieszki Osieckiej. Tylko ja trochę zmieniłem tutaj osobę, bo musiałbym śpiewać, że chciałam cię całować, a to nie bardzo mu tak pasowało. Jednak zrobiłem formę męską. Thank you.
tłumaczyłem wszystko w listach. Nie pomogły listy nam, ja przepraszam. Dziś bym czekał, bo ten pociąg siódma wie pod mostem rzeka Wisła. Razem z tobą płakać chcę, ja przepraszam. Na żywo w sensie. Teraz to już w ogóle wszystko poblokowane. Przecież to sobie zawsze można. Proszę, proszę bardzo, tutaj jest, że zaprosi się tam. Tak? Tak? Widzę. Proszę. 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 Tak, to tak, potem mieszkają na ulicy, na osiedlu Herby, bo to są dalej Herby, tak? Nawet jedną osobiście bardzo dobrze znam. Od 7 lat chodzi Marysia z moją córką do klasy. Bardzo się ucieszyłam, że dzisiaj jest, nie wiedziałam. Także sama mam niespodziankę z koleżanką. Możesz się tam bawić, ale się nie dzieje. Zapraszam. Czy jest cisza?
Żabałeś wysłała. Też poszła. Po, po. Od ręki. Oglądacie. Żabałeś.
No i zapraszamy Martynę jeszcze, może na koniec gwóźdź programu. Nasz lokalny gwóźdź. Znaczy nie gwóźdź, gwóźdź to był Andrzej, a to jest ten, śniadotorcie. Tylko nie wiem, czy... Zrobię dobrze? Tu mam je wysyłać, nie muszę. Mama sobie nagra. Nie połaź.